Przedstawiamy film Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B. Zadania egzaminacyjne wykonywane na placu manewrowym. Mam na imię Zbyszek, mój kolega Andrzej. Przedstawimy Państwu krótki film instruktażowy. Zadanie pierwsze: przygotowanie się do jazdy. Początek egzaminu, bardzo ważny moment dla wszystkich zdających. Bezpośrednio po potwierdzeniu tożsamości osoby egzaminowanej przystępuje ona do zadania pierwszego – przygotowanie się do jazdy. Etap pierwszy to sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Etap drugi to przygotowanie się do jazdy. W etapie pierwszym osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić. Grupa pierwsza. Poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy, działanie sygnału dźwiękowego. Grupa druga. Działanie świateł pozycyjnych, działanie świateł mijania, działanie świateł drogowych, działanie świateł hamowania stop, działanie świateł cofania, działanie świateł kierunkowskazów, działanie świateł awaryjnych oraz działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli występuje. Ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego losuje zestaw dwóch zadań. Jedno zadanie z grupy pierwszej oraz jedno zadanie z grupy drugiej. Na wykonanie czynności sprawdzających osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. W grupie pierwszej osoba egzaminowana sprawdza poziom oleju w silniku, poziom płynu chłodzącego, poziom płynu hamulcowego, obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy, działanie sygnału dźwiękowego. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. W przypadku sprawdzenia sygnału dźwiękowego należy go na chwilę włączyć. W grupie drugiej sprawdzeniu podlegają światła pojazdu. Osoba egzaminowana, dokonując kontroli świateł pojazdu, powinna je włączyć, a następnie wyjść z pojazdu i sprawdzić, czy działają. W przypadku sprawdzania świateł hamowania stop lub świateł cofania, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego. Aby sprawdzić płyny eksploatacyjne, należy otworzyć pokrywę silnika. Wykonuje to się za pomocą pociągnięcia dźwigni otwierania maski silnika, która znajduje się po lewej stronie pod deską rozdzielczą. Maska powinna się nieznacznie unieść. Podchodzimy z przodu pojazdu. Lewą rękę wkładamy pod pokrywę silnika, prawą także i przesuwamy zapadkę zabezpieczającą prawą ręką w prawą stronę, podnosząc pokrywę silnika. Pokrywę silnika zabezpieczamy drążkiem podporowym, wkładając w otwór karoserii. Maska podniesiona, zabezpieczona. W komorze silnika sprawdzamy następujące płyny eksploatacyjne. Poziom oleju w silniku. Poziom oleju w silniku dokonujemy sprawdzenia za pomocą wskaźnika bagnetowego. Należy go wyjąć, wytrzeć suchą szmatką, następnie włożyć ponownie w miejsce, z którego wyjęliśmy, wyjąć i na wskaźniku na listwie pomiarowej będzie odcisk oleju między wskazaniem minimum maksimum. Poziom właściwy. Ponownie należy włożyć wskaźnik w miejsce, z którego wyjęliśmy. Drugim elementem sprawdzenia płynów eksploatacyjnych to sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego. Sprawdzamy to na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego. Płyn powinien znajdować się między wskazaniem minimum a maksimum. Poziom płynu właściwy. Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego. Dokonujemy w zbiorniku wyrównawczym płynu hamulcowego.
Poziom płynu powinien znajdować się między wskazaniami minimum a maksimum, poziom właściwy. Sprawdzenie obecności płynu w zbiorniku spryskiwaczy. Dokonujemy w zbiorniku, otwierając pokrywę tego zbiornika, patrząc na lustro płynu w otworze, jeżeli lustro płynu jest widoczne, płyn jest obecny. Po wykonaniu czynności sprawdzenia płynu w komorze silnika należy zamknąć pokrywę maski silnika. Najpierw wyjmujemy drążek zabezpieczający, wkładamy w miejsce zabezpieczenia i pokrywę z około połowy wysokości spuszczamy. Kolejnym elementem, który podlega sprawdzeniu z grupy płynów i sygnał dźwiękowych, to sprawdzenie sygnału dźwiękowego. Sprawdzenia sygnału dźwiękowego dokonujemy na kierownicy, wciskając sygnał dźwiękowy działa. Drugim wylosowanym elementem to jest element z grupy świateł. Na czym polega sprawdzenie działania świateł? Sprawdzamy światła pozycyjne. Aby sprawdzić światła pozycyjne, należy na przełączniku świateł pokrętłem przekręcić w pierwszą pozycję na symbol ikony świateł pozycyjnych. Wtedy na tablicy wskaźników świeci się ikonka świateł pozycyjnych, kolor zielony. Należy wyjść z pojazdu i sprawdzić działanie świateł zewnętrznych, pozycyjnych. Światła pozycyjne znajdują się z przodu i z tyłu pojazdu. Światło pozycyjne przednie, lewe, ta mała żarówka, działa. Światło pozycyjne prawe, ta mała żarówka, działa. Światło pozycyjne tylne prawe działa. Światło pozycyjne tylne lewe działa. Światła pozycyjne są sprawne. Aby wyłączyć światła pozycyjne, należy przekręcić pokrętłem na przełączniku świateł zespolonych w pozycję 0. Sprawdzenie świateł mijania. Aby sprawdzić światła mijania, należy najpierw włączyć zapłon, przekręcając kluczykiem w stacyjce na pozycję 2. Po włączeniu zapłonu należy na pokrętłem włączenia świateł przełączyć na pozycję 2 reflektory. Po przekręceniu pokrętła na desce rozdzielczej zaświeci się kontrolka z symbolem reflektora i promieniami wskazującymi na dół. To znaczy, że włączone zostały światła mijania. Po wyjściu z pojazdu sprawdzamy światła mijania z przodu pojazdu. Przednie lewe światło mijania, ta duża żarówka, działa. Przednie prawe światło mijania, ta duża żarówka, działa. Światła mijania są sprawne. Aby wyłączyć światła mijania, należy najpierw przekręcić pokrętłem na przełączniku świateł na pozycję 0 i wyłączyć zapłon kluczykiem na pozycję OFF. Sprawdzenie świateł drogowych. Aby sprawdzić światła drogowe, należy włączyć najpierw zapłon, kluczykiem przekręcić w stacyjce na pozycję 2. Na przełączniku świateł pokrętłem przekręcić na symbol reflektor, włączą się światła mijania i dźwignią przełącznika należy pchnąć do przodu kierunku jazdy. Włączone są światła drogowe. Na desce wskaźników zaświeci się kontrolka koloru niebieskiego, symbol reflektora z promieniami prowadzącymi na wprost. Światła drogowe są włączone.
Należy je sprawdzić na zewnątrz, wychodząc z pojazdu. Lewe przednie światło drogowe, ta duża żarówka, świeci mocniej niż przy światłach mijania. Prawe przednie światło drogowe, ta duża żarówka, świeci mocniej niż przy światłach mijania. Światła drogowe są sprawne. Aby wyłączyć światła drogowe, należy dźwignię ponownie przyciągnąć do siebie. Włączą się światła mijania. Pokrętłem na wyłączniku przekręcić na pozycję 0. Wyłączyliśmy całkowicie światła. I wyłączyć kluczyk na pozycję OFF. Działanie świateł hamowania stop. Aby sprawdzić działanie świateł hamowania stop, należy wcisnąć pedał hamulca i prosimy egzaminatora o pomoc w potwierdzeniu, czy te światła działają. Panie egzaminatorze, czy światła działają? Światła hamowania stop działają. I puszczamy hamulec, światła są sprawne. Działanie świateł cofania. Aby sprawdzić działanie świateł cofania, musimy włączyć zapłon, przekręcając kluczyk na drugą pozycję, następnie włączyć bieg wsteczny i możemy poprosić także egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego. Ale nie pracuje silnik, więc możemy wyjść z pojazdu i sprawdzić te światła samodzielnie. Światła cofania znajdują się z prawej strony pojazdu w zderzaku w dolnej części. Kolor biały, światła działają. Aby wyłączyć światła cofania, należy wyłączyć dźwignię zmiany biegów na pozycję neutralną i wyłączyć zapłon, przekręcając kluczyk w pozycję OFF. Światła cofania wyłączone. Sprawdzenie działania świateł kierunkowskazów. Aby włączyć światła kierunkowskazów, należy przekręcić kluczyk w stacyjce na pozycję drugą, włączyć zapłon. Dźwignią przełącznika zespolonego światła kierunkowskazów włączamy. Kierunkowskaz prawy, dźwignia do góry. Po przesunięciu dźwigni w kierunku góry włącza się prawy kierunkowskaz. Na desce wskaźników świeci się zielona kontrolka strzałka. To znaczy, że światła prawego kierunkowskazu są włączone. Wychodzimy z pojazdu i sprawdzamy działanie świateł zewnętrznych kierunkowskazów. Kierunkowskaz prawy z przodu działa. Kierunkowskaz prawy boczny na lusterku działa. Kierunkowskaz tylny prawy działa. Aby wyłączyć prawy kierunkowskaz, dźwignię przełącznika przestawiamy na pozycję neutralną. Włączenie lewego kierunkowskazu, dźwignię przełącznika przesuwamy na dół. Na desce rozdzielczej zapaliła się strzałka lewej strony. Wskazuje, że jest włączony lewy kierunkowskaz. Wychodzimy z pojazdu i sprawdzamy lewy kierunkowskaz. Kierunkowskaz przedni lewy działa. Kierunkowskaz boczny w lewy na lusterku działa. Kierunkowskaz tylny lewy działa. Kierunkowskazy są sprawne. Aby wyłączyć lewy kierunkowskaz, dźwignię przełącznika przesuwamy do góry pozycję neutralną i wyłączamy zapłon. Kierunkowskazy są wyłączone. Działanie świateł awaryjnych. Aby sprawdzić działanie świateł awaryjnych, należy nacisnąć przycisk z symbolem trójkąta włącznika świateł awaryjnych przy dowolnym położeniu kluczyka zapłonu.
Przycisk włącznika świateł awaryjnych umieszczony jest na panelu środkowej konsoli. Wówczas na desce wskaźników zaświeciły się dwie kontrolki strzałek koloru zielonego. I wychodzimy z pojazdu, sprawdzamy działanie świateł na zewnątrz. Światła awaryjne z przodu, z lewej strony działa. Z boku lewy działa na lusterku. Tylne lewe światło awaryjne działa. Tylne prawe światło awaryjne działa. Boczne prawe na lusterku działa. Przednie prawe światło awaryjne działa. Światła awaryjne są sprawne. Aby wyłączyć światła awaryjne, należy nacisnąć przycisk z symbolem trójkąta. Światła są wyłączone. Sprawdzenie działania świateł przeciwmgłowych tylnych. Aby włączyć światła przeciwmgłowe tylne, należy najpierw włączyć zapłon, przekręcając kluczyk na drugą pozycję. Następnie włączyć światła mijanie, przekręcając pokrętłem przełącznika świateł na symbol reflektor. I pierścieniem, który znajduje się na dźwigni włącznika zespolonego, przekręcić na dół. Wówczas na desce rozdzielczej zaświeci się kontrolka sygnalizująca włączenie świateł przeciwmgłowych tylnych koloru żółtego. To znaczy, że światła zostały włączone. I należy wyjść z pojazdu i sprawdzić działanie tego światła na zewnątrz. Światło przeciwmgłowe tylne znajduje się w dolnej części zderzaka po lewej stronie. Kolor czerwony. Światło działa. Aby wyłączyć światło przeciwmgłowe tylne, należy pierścień na dźwigni przełącznika przesunąć na dół. Zgasła kontrolka świateł przeciwmgłowych. Pokrętłem przekręcić na pozycję 0 i wyłączyć zapłon, przekręcając kluczyk w pozycję off. Drugi etap zadania pierwszego to przygotowanie się do jazdy. W tym etapie musimy wykonać 5 czynności, takich jak właściwe ustawienie fotela, ustawienie lusterek, ustawienie zagłówków, zapięcie pasów bezpieczeństwa, upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte. Wchodzimy do pojazdu. Ustawiamy fotel. Ustawienie fotela polega na ustawieniu fotela w płaszczyźnie poziomej. Dźwignią znajdującą się pod siedziskiem podnosimy tą dźwignię do góry i przesuwamy fotel w taką pozycję, aby była nam właściwa, albo do przodu, albo do tyłu. Jeżeli pozycja jest właściwa, puszczamy dźwignię, fotel jest zabezpieczony. Nie przesuwa się. Następnym elementem jest ustawienie wysokości fotela. Wysokość ustawienia fotela dokonujemy dźwignią, która znajduje się z boków siedziska. Jeżeli na dół, to dźwignią przesuwamy w dół. Jeżeli do góry, to kilkakrotnie podnosimy dźwignię do góry. Jeżeli mamy właściwą już pozycję pionową ustawienia fotela, następnym elementem to jest ustawienie oparcia fotela. Drugą dźwignią, która znajduje się także z boku, pochylamy się lekko do przodu, podnosimy tą dźwignię, oparcie się przesuwa. Pamiętajmy, że ustawienie fotela musi być bezpieczne, fotel musi być zablokowany. Kolejnym etapem przygotowania do jazdy to ustawienie lusterek. Aby ustawić lusterka, należy włączyć zapłon, przekręcając kluczyk na pozycję 2 i na panelu uchwytu drzwi znajduje się urządzenie do ustawiania lusterek.
Aby ustawić lusterko z lewej strony, należy przełącznik przestawić na pozycję L, lusterko lewe, i joystickiem, który znajduje się na panelu uchwytu drzwi, przemieszczamy, ustawiamy lusterko, zależnie jak mówi strzałka. Musimy pamiętać, że lusterko lewe musi być ustawione w taki sposób, aby w lewym lusterku było widać lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem. Lusterko lewe ustawione. Aby ustawić do lusterko prawe, należy przełącznik przestawić na pozycję lusterko prawe, R, symbol R, i analogicznie jak przy ustawianiu lusterka lewego, dokonujemy ustawienia lustra prawego. W prawym lusterku należy widzieć prawy bok i prawy obszar przestrzeni za pojazdem. Prawe lusterko ustawione. W lusterku wewnętrznym należy je ustawić w taki sposób, aby było widać przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem, widoczny przez tylną szybę. Lusterka są ustawione. Ustawienie zagłówków. Aby ustawić zagłówek, musimy pamiętać, że zagłówek musi być blisko głowy, na wysokości głowy. Koniec zagłówka na wysokości głowy. Zagłówek jest ustawiony. Aby zagłówkiem przesuwać, należy wcisnąć przycisk przy zagłówku, wtedy zagłówek się będzie przesuwał. Musi być zabezpieczony. Zapięcie pasów bezpieczeństwa. Należy chwycić pas po lewej stronie, pociągnąć lekko za pas, chwycić za klamrę, przeprowadzić pas przez część obojczykową i tułów oraz część talii biodrową i włożyć pas w zamek. Po kliknięciu oznacza, że pas jest zapięty. Należy pociągnąć taśmę do góry, aby pas przylegał płasko do tułowia i do części biodrowej. Pas jest zapięty. Ostatnim elementem przygotowania czynności do jazdy to upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte. W tej chwili świeci kontrolka czerwona otwartych drzwi. Należy zamknąć. Kontrolka zgasła. Drzwi są zamknięte. I należy poinformować egzaminatora o gotowości do realizacji zadania drugiego. Ocena wykonania zadania. Egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego. W przypadku niewłaściwego wykonania zadania osoba zdająca ma drugą próbę. W trakcie drugiej próby, wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle. W przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego zadania egzaminacyjnego, egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego, ale osoba egzaminowana może kontynuować dalej egzamin jako jazda egzaminacyjna edukacyjna. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania pierwszego nie przerywa egzaminu przez egzaminatora. Egzamin może przerwać jedynie osoba zdająca. Niech ten film będzie pomocny dla osiągnięcia celu zdobycia prawa jazdy. Życzymy powodzenia!